Idziemy teraz spotkać się z takim kawalerem. Dobra, to łazienki nie będę pokazywać. Dobra. Tak? Dobrze. Dobry. Dzień dobry, Krzysztofie. Przede wszystkim bardzo dziękuję, bo wiem, że jesteś mega zajęty podczas twojej wizyty w Polsce. Dzień dobry, Krzysztofie. Przede wszystkim bardzo dziękuję, bo wiem, że jesteś mega zajęty podczas twojej wizyty w Polsce, ale znalazłeś czas i jesteś, więc jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. No i właśnie, jak ten czas w Polsce ci mija, powiedz? Intensywnie bardzo. Mnie przez to, że nie było w Polsce przez, no teraz półtora roku, to zaszły pewne zmiany w moim życiu i w mojej takiej działalności publicznej. Znaczy, rzeczy, które robię, stały się w międzyczasie dużo bardziej popularne. I nie widziałem płynnie tego wzrostu i tych zmian, jakby nie miałem okazji się przyzwyczaić do tego, jak postrzeganie mnie w Polsce się zmienia. No i teraz przyjechałem tak trochę na gotowe i jest bardzo duży przeskok przed i po. Jest w porządku, no. No właśnie. Co się zmieniło w odbiorze ciebie sprzed 2 lat versus dzisiejsze czasy, w dzisiejszy okres? No przede wszystkim więcej ludzi mnie kojarzy, to jakby da się odczuć, bo no, na dużo większą skalę się z tym spotykam po prostu, że ktoś mnie tam zaczepia na ulicy, chce zdjęcie, prawda, takie normalne rzeczy. To jest raz. Natomiast myślę, że druga sprawa jest taka, że ja przez długie czasy byłem znany i kojarzony z działalności takiej komediowej, prześmiewczej, tam Zapytaj Beczkę, z Kanciarza, takich, różne takie klimaty. Natomiast to zawsze była dla mnie pewna taka kreacja, rola, w którą się wcielałem. Natomiast to, co w tym roku zacząłem robić, czyli daily vlogi, tam jestem bardziej sobą i widzę po prostu po reakcjach ludzi, że oni tak im się wydaje, że znają mnie i faktycznie trochę mnie znają dużo lepiej niż wcześniej. Jak się spotykam z ludźmi na ulicy, to oni wiedzą, czego się po mnie spodziewać. Przedtem to było tak, że spodziewali się tego człowieka z Zapytaj Beczkę, który tak naprawdę no, nie istnieje. To jest pewna rola, którą ja sobie włączam przed kamerą i ludzie byli troszkę zawiedzeni, że ten koleś tak naprawdę to jest nudny i w ogóle nic tam nie skacze, nie żartuje i tak dalej. Jestem taki normalny. A teraz przez daily vlogi wyszło, że ludzie wiedzą, się, czego się spodziewać. No właśnie chciałem zapytać, skąd się wziął ten hype na ciebie, bo to jest rzeczywiście niesamowite, bo jest on olbrzymi. Skąd się wziął? Nie wiem, no. Tak, czy to tak nie z tego powodu właśnie, że masz daily vlogi, czyli że poniekąd jest to taki swego rodzaju Big Brother, że przyzwyczajasz do siebie widza, no bo dzień w dzień publikujesz materiał, który jest 200 tysięcy razy wyświetlany. Myślę, że tak. Znaczy, YouTube sam w sobie lubi takie kanały, na których rzeczy się pojawiają codziennie i to YouTube tak jakby swoją architekturą to wspiera, że takie materiały bardziej docierają do nowych użytkowników i tak dalej, więc jakby to, jak to eksplodowało gdzieś tam w maju, powiedzmy, tego roku, no to bardzo dużo nowych ludzi się w ogóle dowiedziało o moim istnieniu. I myślę, że sam YouTube to wsparł jakby swoimi algorytmami, że to się wydarzyło. Natomiast no faktycznie jest tak, że jak nagrywasz daily vlogi i pokazujesz takie, może takie swoje normalniejsze życie i jakiś jesteś w stanie to ludźmi, znaczy ludzi tym życiem zainteresować, to tworzy to taką bliższą więź między tobą a publicznością niż to, co zwykle się robi na YouTubie. Bo ludzie takie, mam wrażenie, że mają takie poczucie, że znają mnie troszkę prywatnie i jak widzę właśnie, ktoś mnie gdzieś zaczepia czy coś, to widzę, że oni tak, to jest takie dezorientujące dla nich, że oni widzą we mnie jakiegoś znajomego, z którym spędzają czas no, w dużej liczbie prawie codziennie po te parę minut. Natomiast też zdają sobie sprawę, że no ja ich nie znam siłą rzeczy i to jest taki zabawny dysonans chyba. Jak sądzisz, jaki wpływ na twój hype, jeżeli tak mogę mówić, ma wpływ to, że nie macie w kraju, czyli jesteś w Japonii, czyli poniekąd jesteś nieosiągalny? Nieosiągalny, no na pewno Japonia pomaga, no bo Japonia jest ciekawym miejscem samym w sobie i w Japonii daily vlogowanie jest, myślę, trochę łatwiejsze w mojej sytuacji, niż gdybym był w Polsce, bo czasem po prostu jak już nic się kompletnie nie dzieje, to po prostu pokazuję jakieś otoczenia i tak dalej, które dla mnie już są codziennością, natomiast dla ludzi to są cały czas jakieś egzotyczne krajobrazy, kompletnie inne klimaty, takie rzeczy. Natomiast w kwestii niedostępności, no też mi się tak wydaje, że teraz to jest takie
Ludzie patrzą na mnie jak na takiego rzadkiego Pokemona, którego, wiesz, można sobie gdzieś tam złapać, jak się z nim zrobi zdjęcie. I dla mnie to jest przyjemne, znaczy, wiesz, myślę, że gdybym tu był na dłużej, to z jednej strony to by się troszkę bardziej rozkładało w czasie, znaczy mniej intensywne to wszystko by było, a z drugiej strony może mnie, może ja też miałbym sceptyczny bardziej stosunek do tego, bo czułbym się, wiesz, troszkę taki zagrożony. Może zagrożony to złe słowo, ale tak troszkę, że czasem po prostu chcesz iść do miasta i nie myśleć o tym, że ludzie na ciebie patrzą. Rozumiem, że w Japonii jest to dużo spokojniejsze, chyba że spotkasz Polaków. Raczej tak. Znaczy, no, ja też działam, jakby mam kanały anglojęzyczne i one tam mają jakąś swoją międzynarodową oglądalność, ale to jest na dużo mniejszą skalę, więc to jest dosłownie no, raz na parę tygodni ktoś nie z Polski gdzieś tam nas rozpozna w Tokio. Natomiast z Polski, myślę, że w większości ludzie z Polski, którzy przyjeżdżają do Japonii, gdzieś tam się te moje rzeczy obili, bo to jest takie sensowne, myślę, źródło informacji o Japonii w Polsce. Wiesz, jak googlujesz jakieś tam sushi, czy jakieś różne rodzaje jedzenia japońskiego, czy coś... No wyskakuje gąciarz. To wyskakuje, nie? To, wiesz, to dobrze się wypozycjonowały te rzeczy, bo przez długi czas były nie chcę powiedzieć jedynym sensownym źródłem informacji, ale takim w internecie, no jednym z takich bardziej rozsądnych, o jakich ja wiem. Czy w planowaniu dnia bierzesz pod uwagę czas, jaki musisz poświęcić na nagranie vloga? To było... Zajęło mi... jakby to... Trochę mi zajęło czasu zrozumienie, że nie powinienem tak robić. Że jakby ten daily vlog powinien... On powinien powstawać jakby w sposób naturalny i jak najbardziej dla mnie niezauważalny. W sensie im mniej ja o tym myślę, im bardziej to jest naturalne, tym bardziej to się staje prawdziwe i w sumie tym bardziej się to ludziom podoba. Chodzi o to, że jeśli nic się nie dzieje, jeśli dzień jest nudny, to nie powinienem bać się tego powiedzieć, czy tego pokazać w jakiś sposób. I tak zacząłem robić. I ludzie chyba doceniają odcinki, które są takie nudne właśnie, nic tam się, wiesz, no właśnie, innego nie dzieje. Chciałem zapytać, jak się nic nie dzieje, czy ile procent z tego wszystkiego, co się u Ciebie dzieje, jest wygenerowane po to, żeby nagrać tego vloga? Czyli zaplanowane. Ja kiedyś doszedłem do takiego wniosku, tak sobie pomyślałem, że to jest takie porównanie mi przyszło do głowy, że na przykład jak biegasz i nagrasz sobie, jak biegniesz na jakąś tam kamerę czy coś, to możesz sobie skorygować postawę biegową, nie? W sensie biec lepiej. Jak robisz sobie pompki i nagrasz jak robisz pompki, to zobaczysz, że na przykład za głęboko idziesz w dół czy coś, jakby pomaga ci to ten. I w moim przypadku to jest tak, że jak nakręcisz, wiesz, całe swoje życie, czy tam dużą część swojego życia, to patrzysz na nie i po prostu widzisz rzeczy, które możesz robić lepiej. Na zasadzie lepszego zarządzania czasem, lepszego jakby, nie wiem, ciekawszego spędzania czasu. I myślę, że tu właśnie przestałem o tym myśleć na zasadzie, co jest jakby, wiesz, udawane do vloga, że ja mam ciekawe życie, a co jest naprawdę moim życiem, bo jakby to jedno i drugie idzie w jednym kierunku. To jest po prostu spędzanie swojego czasu w ciekawy sposób i vlog mi pomaga troszkę to życie swoje optymalizować. Znaczy tak faktycznie powoduje, że robię może więcej trochę, czy jakoś spędzam czas bardziej produktywnie. Bo to jest tak głupio czasem przed sobą jakby uznać, że kolejny dzień jakby niewiele zrobiłem. Nie ma co nagrać. Musisz to jakby nagrać, powiedzieć do kamery, powiedzieć, no wiecie, dzisiaj taki nudny dzień, no to tak wiesz, jak już robisz tak zbyt często, to jednak problem jest chyba po twojej stronie, nie? Ty, dobre, to jest od kwestii motywacji. No, to jest takie, myślę, że takie ćwiczenie, znaczy to jest bardzo, bardzo skomplikowane i długoterminowe ćwiczenie, jakby jak zarządzać swoim czasem i życiem w jakiś tam efektywny sposób, czego ja też się oczywiście cały czas uczę, natomiast obserwowanie swojego życia z perspektywy osoby trzeciej pomaga. Ty powiedziałeś w jednym z vlogów na temat twojego gorszego samopoczucia, mówiłeś o depresji. Mhm. Czy to nie było właśnie w tym czasie, kiedy wyleciałeś do Japonii? Nie szukałeś trochę... Trochę tak. Ja myślałem... Znaczy, do końca sobie nie zdawałem z tego sprawy, jakim człowiekiem wtedy byłem w owym okresie. Natomiast dzisiaj, jak myślę o sobie sprzed tych 2,5 roku, no to faktycznie, tak, no byłem taki dość dziwny, taki trochę mroczny okres to był dla mnie. I myślę, że ta zmiana otoczenia bardzo dużo mi dała. Ja sobie wtedy nie zdawałem sprawy z tego, ale to był taki eskapizm trochę. Na zasadzie zostawić wszystkie jakby tam swoje połączenia ze znajomymi, odciąć się od tego na chwilę, wskoczyć w świat, w którym nie znam praktycznie nikogo i jakoś tak zbudować się od nowa. No, bazując oczywiście tam zawodowo na tym, że cały czas byłem tym youtuberem polskim i puszczając filmy dla Polaków z Japonii. Natomiast
pod względem takiego życia prywatnego, no to wszystko jakby od zera tam sobie zbudowałem. A skąd się wzięło to gorsze samopoczucie, tak to nazywajmy? Przecież już funkcjonowałeś na YouTubie i to z dobrymi efektami. Jesteś facetem inteligentnym, masz firmy, więc co było nie tak? No wiesz, faceci inteligentni właśnie zwykle sobie zadają może za dużo pytań. Ci mają większe problemy, tak. Wydaje mi się, że trochę tak było i trochę byłem zagubiony w tym, co robię wtedy. I zawodowo, i prywatnie. Co znaczy być pogubiony zawodowo? Nie pytam prywatnie. To był czas, kiedy... Ja tak, wiesz, właśnie jak wszedłem na YouTube'a, to czułem, że mam taką jakby troszkę przewagę nad YouTuberami. W pewnym momencie też chyba zacząłem widzieć, że jakby ten peleton mnie dogonił i zaczął mnie w ogóle przeganiać. I dla mnie to było takie... Oczywiście trzeba się z tym liczyć, że takie rzeczy prędzej czy później wystąpią, natomiast jest to zawsze pewne uderzenie dla Twojej ambicji. Nie? Ja przecież w roku 2012 napisałem książkę o produkcji wideo. Myślę, że dzisiaj bym takiej książki już nie napisał, bo dzisiaj już byłbym bardziej skromny co do poziomu swojej wiedzy. I mając jakby, wiesz, mając tę taką swoją pozycję takiego samozwańczego mędrca, nagle zobaczyłem, że kurczę, może ja wcale nie jestem taki mądry, nie? I tutaj dużo ludzi robi takie rzeczy, o których ja bym nie pomyślał. I gdzieś to zaczęło się mi wymykać. Uzależniasz w jakimś stopniu swój nastrój i swoją pozycję od tego, na którym miejscu jesteś na rankingu YouTube'a? Nie, aż tak daleko to bym nie powiedział, ale okay. Wiesz, ale... To jest, jak na przykład się mówi o kucharzach, którzy dostaną tam 3 gwiazdki Michelin, to oni wtedy najczęściej wpadają w depresję czy w jakiś tam alkoholizm na przykład, jeśli mają te 3 gwiazdki, bo wtedy stresem jest utrzymać 3 gwiazdki, bo stracić gwiazdkę Michelin to jest jakiś tam skandal w ogóle, nie? Niepodtrzymanie takiej renomy, więc to jest, no oczywiście wiesz, no przesadzam, bo to tutaj jakby spina nie jest aż tak wielka, natomiast... No chyba wszyscy to wiedzą, no YouTube jest takim samym tam show biznesem jak wszystko inne, no w pewnym momencie możesz się znudzić, a jeśli twoje życie jest zależne od tego, co tam się dzieje, no to siłą rzeczy nagle no, przestanie ci to grać. YouTuberzy mówili mi, jak pytałem się o ciebie, że często się naśmiewałeś z YouTuberów w niektórych materiałach. No pewnie. I że po pierwsze, na ile to było serio, na ile to jest żart i rzeczywiście, że uważałeś się za lepszego i też na ile to jest prawda, no wtedy już wiemy, a pytanie jak jest teraz? Czy uważam się za lepszego? Ja, wiesz, no robię swoje rzeczy, które myślę robię dobrze, ale są, jakby każdy ma swoją rzecz, nie? Więc uważam się za dobrego w tym, co ja robię. W daily vlogowaniu, no nie ma chyba innego takiego daily vloga jak mój. Więc jak ktoś zrobi lepszy, to z radością powiem, że zrobił. A jeżeli chodzi o kwestię żartowania z YouTuberów, na ile to jest żartem, a na ile to jest czysta nutka prawdy? Wiesz, no jak ja to powiem, to jakby ten żart pryśnie. Trochę o to chodzi właśnie, żeby... Wiesz, ja nie lubię takiego humoru, na którym jest napisany disclaimer w ogóle, ale tak naprawdę to nie, nie chcę nikogo obrazić, nie? No z ciebie ja też się gdzieś śmieję, nie? Znaczy, wiesz, jakby tam... No akurat nie wpadłem na to. No, ale na przykład był przecież... Jak był Kanciarz na Blog Forum Gdańsk na żywo parę lat temu, to tam były jakieś żarty z ciebie też, nie? I to jest jakby... Ja po prostu lubię sobie żartować, ale też nie lubię tłumaczyć, jakby wiesz, nie lubię humoru takiego, który się zaczyna od poklepania się po plecach. Wracając do Twoich vlogów, co jest wartością na Twoich vlogach, czyli o co może się widz wzbogacić oglądając Twoje vlogi? To jest trudne pytanie, o tyle, że wiesz, jakby ja cokolwiek nie odpowiem, to zabrzmi nieskromnie, nie? No bo co ja mogę powiedzieć, że ludzie mogą się nauczyć, prawda, że należy podróżować w ogóle i tak dalej. No, ja się staram, wiesz, na swoim przykładzie, staram się żyć tak, żeby to było jakby warte pokazywania i jakoś tam inspirujące dla ludzi. Przy czym mówienie o sobie, że chcę być inspiracją, jest bardzo takie no nieskromne, nie? Więc ja się cieszę, że ludziom się to podoba i cieszę się, jak bardzo ludzie podchwytują często takie jakieś rzeczy, które ja robię, takie od takich małych na zasadzie, że tam robię sobie kawę za Aeropressa, nie? I to jakby te takie moje jakieś takie małe detale tego życia, które prezentuję, one potem przez społeczność zostają tak podchwytywane. Czy są takie komentarze, które pojawiają się u Ciebie na vlogach, na vlogu pod materiałami w sensie, które Ciebie jeszcze dotykają?
Może tak, ale to dotykają, ale tak na zasadzie takiego, wiesz, takiej spinki parosekundowej, ale potem sobie... znaczy, nigdy się nie daje sprowokować. Przez te wszystkie lata nigdy się chyba nikomu nie dałem sprowokować. Jaki rodzaj komentarzy jest tym komentarzem, który chociażby na te 2 sekundy cię spina? Ja wiem, że występowanie w internecie i robienie, w ogóle działanie w internecie, to jest moja praca, moja kariera, ja to sam sobie wybrałem, więc jakby to, że ludzie będą o mnie pisać jakieś tam rzeczy, to jest dla mnie normalne, to jest jakby wliczone w koszty tego wszystkiego. Natomiast jak ludzie piszą albo o moich znajomych, albo w ogóle o jakichś tam sprawach społecznych, z którymi ja się z różnych powodów utożsamiam, no to mnie jest przykro, czy mnie łatwiej jest zdenerwować w ten sposób. Nie powinienem tak mówić, bo to jakby podstawia w ogóle dużej części ludzi jakby arsenał, no ale no, tak szczerze patrząc na siebie, to widzę, że tak jest. A jak oceniasz kondycję polskiego YouTube'a na dzień dzisiejszy? I czy jest coś takiego, co Cię mnie drażni? Oczywiście, że jest dużo rzeczy, które mnie drażnią na polskim YouTubie, natomiast jak myślimy o polskim YouTubie jako całości, to myślę, że na skalę międzynarodową to jest mega w ogóle ciekawy ewenement kulturowy. I o tym, ja to powtarzam często, więc jak ktoś tam ogląda moje jakieś wystąpienia czy coś, to już pewnie słyszał, że to mówię. Natomiast jak porównasz sobie na przykład YouTube'a polskiego do YouTube'a japońskiego, do YouTube'a koreańskiego, czy jakiś tam... No, w iluś tam krajach, głównie Azji, przebadałem temat i jakoś tam researchowałem kondycję YouTube, a to naprawdę Polska jest mega ciekawym krajem. Polski YouTube ma bardzo duże zasięgi w przeliczeniu na liczbę użytkowników internetu w kraju. Jest niesamowicie wręcz opiniotwórczy na tej zasadzie, że ludzie naprawdę jakieś tam mają takie zaufanie do YouTuberów, lubią YouTuberów. Na przykład w Japonii japoński YouTube to są takie no wygupy w większej mierze. Takie po prostu jakieś wideo takie prankowe, czy jakieś takie na zasadzie wypełnijmy wannę galaretką i wskoczmy do wanny z galaretką. I to jest jakby viral japoński. Takie przedłużenie tej takiej, wiesz, śmiesznej japońskiej telewizji, która jest takim trochę też stereotypem w internecie. Natomiast w Polsce mamy bardzo dużo ciekawych twórców, ta scena jest dojrzała, pod względem komercyjnym jest niesamowicie wręcz dojrzała, bo jakby youtuberzy potrafią robić fajny, ciekawy biznes wokół tego, co robią, jakoś to sobie skalować. To jest wielka siła popkulturowa. Nie znam kraju, w którym YouTube byłby aż tak ważny w popkulturze, jak w Polsce. W Japonii YouTube nie jest rozwinięty tak bardzo jak w Polsce. Co jest takiego w Japonii, co powinno nas zachwycić, nas Polaków? Dużo rzeczy jest zachwycających w Japonii, ale tak pod względem no, bycia tam na miejscu, mieszkania tam na miejscu, to łatwo się przyzwyczaić na przykład do poziomu takiej kultury w rozumieniu poszanowania swojej przestrzeni prywatnej nawzajem, czy takiej pewnej takiej... W Japonii jest taka koncepcja, że każdy człowiek ma dwie twarze, że ma twarz swoją prywatną i twarz publiczną. I ta twarz publiczna to jest taka jakby w 100% podporządkowanie się roli, którą masz spełnić. Czyli na przykład jak jesteś jakimś tam konduktorem w pociągu, no to jakby jesteś w 100% zaangażowany w to bycie konduktorem i jesteś bezbłędny, perfekcyjny i tak dalej, i tak dalej. I to, kim jesteś ty prywatnie, jakby nie ma tutaj znaczenia, bo masz po prostu tę rolę konduktora do spełnienia, nie? Myślę, że w Polsce jakby życie zawodowe wielu ludzi jest troszkę takie, no wiesz, panuje taki stereotyp w Polsce takiej niezadowolonej pani ze sklepu, nie? Która jest jakby, ma zły dzień i jakby tam psioczy na klientów. I jakby w Japonii to jest nie do pomyślenia, bo wszyscy w przestrzeni publicznej jakby stawiają na perfekcję i na idealne wypełnienie tej takiej roli, którą mają spełnić. I to jest fajne, bo to jakby prowadzi do bardzo wysokiego poziomu zaufania społecznego, że jest bezpiecznie, jest miło, jest tak po prostu zawsze wiesz, czego się spodziewać. Jest przewidywalnie, ale w takim pozytywnym sensie. A jakbyś miał przenieść coś z Polski do Japonii, z Japonii do Polski, po jednej rzeczy, co to by było? No właśnie zaufanie społeczne bym wziął z Japonii do Polski, bo w Polsce ludzie sobie nie ufają nawzajem. To, znaczy, no już nie wnikając, czy słusznie, czy nie, bo to jest właśnie tutaj się zaczyna taki błędne koło myślenia. Natomiast faktycznie, no w Japonii jest absolutny poziom zaufania społecznego, jeden drugiemu ufa.
wszystko jest dobrze, nie? I tego w Polsce brakuje, bo myślę, że to jest coś, co jakby trzeba by zapoczątkować i wtedy jakby tak efektem kuli śnieżnej może ludzie byliby trochę szczęśliwsi, jakby troszkę mniej patrzyli sobie na ręce nawzajem. Natomiast do Japonii z Polski można by też te rzeczy trochę przeczą sobie nawzajem, więc za to przepraszam, ale rozmawiamy jakby o kompletnej abstrakcji. Japończycy są takimi zimnymi ludźmi, nie? Są introwertykami, ale tak w takim trochę smutnym tego słowa znaczeniu i brakuje im spontaniczności. Więc jakby dla mnie po teraz półtora roku bycia w Japonii prawie non-stop, to jest odświeżające, że mogę tutaj sobie przyjechać, zobaczyć jakieś spontaniczne reakcje ludzi, ktoś tutaj podejdzie, uśmiechnie się, czy porozmawiasz sobie z ludźmi w knajpie, których nie znasz. W Japonii tego w ogóle nie ma, nie? Na przykład idziesz na miasto i jesteś tylko z tymi osobami, z którymi się umówiłeś, jakby nie ma opcji, że tam się zintegrujesz z jakimś tam innym stolikiem w knajpie na przykład, bo oni tak nie robią, to jest niegrzeczne. No dobrze, zobaczmy, o co Cię zapytali widzowie na moim kanale. Maciej Dąbrowski. Użytkownik Maciek. Skąd nazwa Krzysztof Gąciarz? Z mamusi i tatusia. Krzysiek Frąckiewicz. Kasia ostatnio odpowiadała na pytanie, co denerwuje Cię u Krzysia? Masz szansę się zrewanżować. Co denerwuje Cię u Kasi? Kasia akurat w tym vlogu powiedziała, że denerwuje ją, że jestem trochę bałaganiarzem, więc ja chyba mogę to odbić piłeczkę, że dla mnie Kasia jest bardzo taka... jak się mówi? Po angielsku się mówi clean freak, że wszystko musi być czyste i poukładane. Okay. Więc to jakby, no to myślę, że symetrycznie, jakby jesteśmy różnymi typami osobowości. Ja jestem troszkę bardziej, ja się potrafię tak wyłączyć, wiesz, na przykład jak pracuję, to mogę mieć straszny bałagan dookoła mnie, ale nie widzę świata, po prostu widzę monitor, montaż czy coś tam i nie widzę wszystkiego, a Kasia właśnie ma tak, że ona musi mieć wszystko zorganizowane i wtedy dopiero może się skupić. Edyta, czy rzeczywiście masz jakiś specjalny sposób żywienia, dietę? We vlogach mówisz, że zmieniłeś swoje nawyki żywieniowe na lepsze, a często we vlogach pozwalasz sobie na grzeszki żywieniowe. Mam, natomiast no, teraz w Polsce siłą rzeczy trochę to odpuściłem, bo wiesz, tak się stęskniłem za polskim jedzeniem, że nie byłbym w stanie sobie wybaczyć, jakbym się nie najadł, wiesz, polskich serków, pierożków i kiełbasek i wszystkiego, nie? Więc teraz odpuściłem, natomiast... Pierogów. Dobrze pamiętam, pierogi. No pierogi bardzo dobre. Pierogi ruskie, tak, główny partner mojego pobytu w Polsce. Tak, wiem. Natomiast no tak, no mam, odpowiedź jest taka, że mam sposób żywienia i jakby jakoś tam sobie go ewoluuję, zmieniam, to zainteresowałem się tym tematem po prostu. Filip, gdybyś mógł sobie wybrać kraj, w którym chciałbyś jeszcze pomieszkać oprócz Polski i Japonii, co byś wybrał? I dlaczego? Strasznie dużo jakby jest krajów, w których chciałbym mieszkać. Jakby za krótkie będę miał życie, żeby to wszystko zrealizować. Na przykład bardzo fajnymi krajami w Azji są Korea Południowa, Tajwan, tylko że one są takim trochę taką permutacją Japonii. To jest bardzo obraźliwe, co teraz mówię, ale jakby są to kraje tak podobne do siebie na wielu frontach. Więc myślę, że wybrałbym coś w kompletnie innym klimacie. Może tam Argentyna na przykład. Argentyna mi się wydaje, bo ja nie lubię krajów takich za bardzo ogarniętych bałaganem i jakichś niebezpiecznych. Jestem tak naprawdę, wiesz, ludzie czasem mówią, nazywają mnie podróżnikiem, ale kompletnie niesłusznie, bo ja jakby po prostu siedzę w wielkich miastach przez większość czasu. Więc dla mnie taka Ameryka Południowa w stylu Brazylii czy coś, to może być trochę za bardzo stresujące, za niebezpiecznie, za dużo bałaganu. A Argentyna się wydaje taka, że jest to Ameryka Południowa, ale jest taka dużo bardziej poukładana niż reszta. Majka, czy żałujesz czegoś w swojej działalności? Jakiegoś ruchu z przeszłości? Myślę, że wiesz, no, nawet jak się popełnia jakieś błędy, no to jeśli jesteś szczęśliwy tu, gdzie jesteś, to może dobrze, że te błędy popełniłeś, więc niczego bym raczej nie cofnął, bo jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem. Gdybym cofnął jakieś rzeczy, to może byłbym kompletnie gdzie indziej, nie? A dlaczego jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś? Co do tego doprowadziło? W sensie? Czy to, co robisz? Czy ludzie, którzy są obok ciebie? Czy to, że żyjesz w zgodzie ze sobą?
Myślę, że wszystko, jakby w pewnym momencie wszystko tak zaczęło grać w moim życiu. Myślę, że to zaczęło się układać około roku temu, czy na początku tego roku. Jakieś, wiesz, moje rzeczy, które robię zawodowo, czyli produkcje filmowe, zaczęły zdobywać coraz większą oglądalność, która mnie wyciągnęła z takiego wąskiego gardła, w którym się byłem zamknięty przez jakiś czas. Bo ja tak, wiesz, próbowałem robić te różne rzeczy, takie nowe projekty, cały czas jakieś tam te komediowe rzeczy i niekomediowe i ten, i to wszystko sobie rosło, ale tak cały czas gdzieś tam było takie zduszone po prostu. I to w pewnym momencie wszystko zaczęło się zazębiać, grać. Zrobiliśmy tą sztukę składania historii, Zapytaj Beczkę zaczęło jakoś tam zdobywać dużo nowych widzów. No jak zacząłem robić daily vloga, to w ogóle jakby wszystko wkroczyło na kolejny poziom. I też około roku temu wziąłem się za siebie, zacząłem ćwiczyć, zacząłem jakby właśnie zdrowo się odżywiać i tak generalnie dbać o siebie. I to też bardzo dużo zmieniło. Tak zauważyłem, że jest taka korelacja w ogóle, że jak żyjesz zdrowo i tak jakoś aktywnie, to nagle lepiej ci się myśli, masz więcej jakby czasu w ciągu doby, mniej możesz spać i ten, i tak wiesz, no wszystko zaczęło po prostu dobrze funkcjonować w pewnym momencie. To jest zabawne, ale ja miałem strasznie cyniczne podejście właśnie do takiego zdrowego trybu życia i sobie pomyślałem, no bo czułem się źle w pewnym momencie, czułem, że jestem taki gruby i taki w sumie, wiesz, jakiś niezdrowy generalnie i tak sobie uznałem, że a to zrobię tam w ogóle schudnę i w ogóle udowodnię wszystkim, że to nic nie zmieni w moim życiu, bo dalej będę jakiś tam smutny, nie? Czy coś, tak cynicznie do tego podszedłem. Tymczasem no parę miesięcy później okazało się, że kurde, no w sumie jest całkiem spoko, nie? I jakby wszystko zaczęło tak, wiesz, tak działać po prostu, nie? Że nagle zacząłem robić programy, które ludziom się podobają bardziej, czy no wszystko po prostu zaczęło się przede mną otwierać. Nie wiem, czy to jest dlatego, że nagle zacząłem jeść zdrowo, ale no, wystąpiły te rzeczy w podobnym czasie. Ja w takim razie trzymam kciuki za działalność. Dziękuję. Za igrzyska również. No i życzę Ci reszty udanego pobytu w Polsce, który już wiem, że się przedłuża z końca października, tak? Prawdopodobnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.